Powiedzieliśmy sobie o technice postowania, ale są ważniejsze rzeczy. Najważniejszą jest wartość. Jaką wartość dajecie innym? Jeżeli chcecie tworzyć zaangażowanie, to wrzucając post musicie myśleć nie o sobie, tylko o innych, co ktoś ma z tego, że wy wrzucacie ten post. Więc odnosząc to teraz do tego konkursowego posta, jaką ktoś dostaje wartość z tego, że wy uczestniczycie na szkoleniu certyfikowany social media ninja? Pytanie o to, jaką ktoś ma wartość, jest najważniejsze. Tych wartości może być kilka. Na przykład news, tak zwany breaking news. Dowiedziałem się czegoś, o czym nie wiedziałem. Na przykład informacja. Jak moja żona do 23.30 czekała na informację od Zary na temat wyprzedaży, czekała na in informację, informację o scenie. Kolejną rzeczą może być inspiracja. Wy się uczycie, kupiliście szkolenie, to znaczy, że warto inwestować w siebie, ponieważ to buduje waszą markę, specjalisty, wasz wizerunek. W ten sposób inspirujcie innych, że warto. Kolejną rzeczą może być wiedza, dzielenie się wiedzą. Wyobraźcie sobie sytuację: zapłaciliście za to szkolenie online i dowiedzieliście się z niego coś bardzo wartościowego. Ja nie zabraniam wam przekazywać tej wiedzy dalej. Jeżeli teraz wrzucacie post, ale ten post nie jest. Na zasadzie, takiej, że ja się uczę i ja będę mądra i zajebista, a ty już nie. Tylko na tej zasadzie, że, słuchajcie, dowiedziałam się super ważnej rzeczy. Spieszę się tym podzielić. Ja nie mam nic przeciwko. Ktoś nie zapłacił za szkolenie, wchodzi, czyta, czego się dowiedzieliście, już to wie. To jest wartość dla niego. Yy, wiele profili buduje całkowicie swoją strategię na dzieleniu się wiedzą. W zasadzie całą promocję naszych dwóch firm Click Committee, Agencja Social Media i jeden, pierwszy dla e-commerce oparliśmy na dzieleniu się wiedzą dzieleniu się wiedzą, dlatego, że dostarczamy na rynku innowacyjne produkty i samo tłumaczenie o tym, jak one działają, jest już edukowaniem rynku. Macie mnóstwo firm, które dostarczają różne rozwiązania, na przykład wynajem powierzchni biurowych, komercyjnych dla biur. Często jest tak, że ludzie nie wiedzą o tym, że wchodząc do nowego biura, dostają outfit za kilka milionów. Wy, agenci nieruchomości, dzielcie się wiedzą. Wy, prawnicy, dzielcie się wiedzą na temat RODO. Konsultaci, konsultanci, macie potężny know-how, dzielcie się wiedzą. Dzielcie się wiedzą dzielenie się wiedzą w ekonomii wdzięczności jest największą wartością, którą przekazujecie w zamian za którą dostajecie zasięgi, darmowe zasięgi. Nie dzielcie się tylko kawałkiem wiedzy. Wrzucajcie całą wiedzę, którą macie. Całą wiedzę, którą ja mam, wrzucam za free, a potem ludzie i tak to kupują. Całą wiedzę, którą ja mam, dzielę się nią bezgranicznie, a ludzie potem i tak przechodzą na szkolenie stacjonarne. Kiedyś oglądałem koncert Riany na YouTubie. No i im więcej koncertów ktoś rzuca na YouTube, im więcej muzyki daje darmowej, tym chętniej potem ludzie kupują płyty. Im więcej wrzucasz koncertów, tym chętniej ludzie na nie przychodzą. Ja też sobie to kiedyś tak powiedziałem, że jeżeli wrzucę darmowe szkolenie, to ludzie chętniej na moje przyjdą. Prześcigujcie się z innymi w dzieleniu się wiedzą. Reasumując, news, informacja, inspiracja, wiedza. Co jeszcze? Jak myślicie? Storytelling. Kiedy wrzucacie posty, opowiadajcie historię, bo ludzie uwielbiają historię. Kiedy ja wrzucam na przykład post, że poszukuję na przykład architekta, przecież to jest zwykłe ogłoszenie. Ja wtedy wrzucam post. Michał Anioł jak malował kaplicę sykstyńską, to modlił się o natchnienie i wtedy zszedł do niego Bóg i powiedział, Ty się przestań modlić, zacznij malować! Albo na przykład tak, rzuciłem kiedyś ogłoszenie, że szukam twórcę muralu. Ogłoszenie! Weźcie sobie na mój album ogłoszenia rekrutacyjne i one mają więcej lajków niż kotki, nawet niż moja rodzina, zdjęcia i tak dalej. Przebiły wszystkie, nawet zdjęcia z moim synkiem. Ogłoszenia. Dlaczego? Bo jest storytelling. Jak wrzuciłem kiedyś taki post o tym, że, ma, że szukamy twórcę muralu. Wrzuciłem historykę. Mark Zuckerberg, jak budował swoje biuro, zaczął od muralu. I pierwsze, co zrobił, to szukał wykonawcy muralu. Ponieważ firma się dopiero rozkręcała, nie miał pieniędzy, zapłacił akcjami. Takie 3%. Potem się okazało, że teraz. Ten mural jest wart więcej niż kaplica sekstyjska, wyceniony jest na parę miliardów dolarów. <laughs> fajne, nie? Taka historia. No i teraz zobaczcie, czytacie ten post i on wam da jakąś wartość. Storytelling, historia. Co jeszcze, jak myślicie? Co to jeszcze może być? Macie jeszcze jakieś pomysły? Jeżeli macie jeszcze jakieś pomysły, to wpisujcie proszę na przykład na grupie. O, mam pomysł. Na grupie Rachim Black Szkoli Online. Pisujcie rzeczy, które uważacie, że można uzupełnić tą prezentację. Być może są jeszcze inne wartości, które może dać. Na przykład wartością może być rozrywka. Tak, rozrywka. Ludzie wchodzą przecież w social media też dla rozrywki. Yy, rozrywka jest bardzo ważna, w ogóle przyjemność jest ważna. W ogóle co algorytmy Facebooka twierdzą o przyjemności? Otóż CTR to jest współczynnik kliknięć do wyświetleń. Im reklama jest lepsza, tym jest bardziej klikalna, im jest bardziej klikalna, tym jest bardziej efektywna. Więc tym jest tańsza. Więcej o tym powiemy w części związanej z zasięgami płatnymi. Natomiast do klasycznego CTR dochodzi jeszcze tak zwany Relevance Score. Otóż Relevance Score nagradza posty, które dają wartość, sprawiają, że ludziom jest fajniej, dając im lepsze zasięgi i tańszą reklamę, a także każe te reklamy, które są natrętne, się powtarzają, one przez to są droższe. Czyli przykładowo, jeżeli zrobicie reklamy typu Media Expert, włączamy niskie ceny, no to jasne, marketing potrafi być natrętny i przez to dobrze działać, ale to może nie przejść na Facebooku, bo to po prostu będzie dużo, dużo droższe. Więc im więcej będziecie dawać pozytywnych wartości w swoich przekazach, tym lepsza będzie ta reklama. Reasumując, jeżeli jeszcze raz wymienimy te wszystkie wartości, które dajecie, czyli news, informacja, inspiracja, storytelling, wiedza, Rozrywka. To może akurat rozrywka najmniej odnosi się do tego postu konkursowego, w którym przede wszystkim liczy się na przykład wiedza, możecie stworzyć swój storytelling, możecie inspirować innych, możecie dzielić się newsami, na przykład o zmianach na Facebooku, możecie dzielić się jakąś cenną informacją, więc tych wartości jest dużo. Zawsze, kiedy wrzucacie post, zadajcie sobie pytanie, jaką to daje wartość innym. Zawsze, kiedy tworzycie jakiś post, zadajcie sobie pytanie, czy sama chciałabym go polajkować. Zawsze wrzucając jakiś post, zastanówcie się, czy wam się to. Podoba, czy chcielibyście to widzieć? Czy Wy coś z tego macie. I tak twórzcie posty, twórzcie je przede wszystkim dla innych. Zawsze tak róbcie, jak jedziecie na wakacje i się świetnie bawicie, to zastanówcie się, czy ktoś, to ogląda ten post teraz, a może nie jest na wakacjach, tylko na przykład jest po nieprzespanej nocy z dzieckiem i teraz jest w robocie, może niekoniecznie się cieszy, że widzi, że ty się świetnie bawisz. Bo można wrzucić teraz post z wakacji pod tytułem relaks. Jest zajebiście, a można wrzucić po z wakacji i napisać. Słuchajcie, świetne miejsce, polecam. Jeżeli zastanawiacie się, gdzie jechać, to już wiecie, bo tu jest naprawdę świetnie. Więc widzicie, można nawet wrzucić e, zdjęcie z wakacji i dać wartość w ten sposób, że przynajmniej poleca, żeby ktoś pojechał. A nie tylko chwalić się. Chwalenie się samo w sobie nie jest wartością dla innych.